Bycie magnetyczną oznacza, że przyciągasz do swojego życia odpowiednie osoby, odpowiednich mężczyzn, odpowiednie możliwości, takie, których pragniesz. Czyli innymi słowy, przyciągasz do swojego życia wszystko, czego chcesz. Dzień dobry, kochane. Witajcie na moim kanale. Opowiadam o tym tutaj, jak stać się najlepszą wersją siebie i jak żyć swoim wymarzonym życiem. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o tym, jak stać się kobietą magnetyczną, taką, która emanuje wysoką energią, atrakcyjnością oraz pewnością siebie. Także zaczynajmy. Na początek powiedzmy sobie, co to w ogóle znaczy być tą magnetyczną osobą, magnetyczną kobietą. Musimy sobie powiedzieć o tym, że każdą z nas otacza pole energii, tak zwana aura. Jest to takie niewidzialne pole, które otacza każdą z nas. I to pole, tak jak powiedziałam, jest niewidzialne, natomiast jest ono wyczuwalne. I każda osoba podświadomie wyczuwa to nasze pole energetyczne. To pole energii działa w taki sposób, że albo przyciąga do ciebie ludzi, albo ich wręcz odpycha. Czy czasem nie masz tak, że poznajesz kogoś i od razu czujesz, że jesteś z tą osobą w jakiś sposób związana, od razu czujesz do niej sympatię, od razu czujesz się, jakbyś znała tą osobę wieki, to właśnie między innymi jest oznaka tego, że ty rezonujesz z tą energią tej osoby, z tym polem energetycznym i ona cię przyciąga do tej osoby. Tak właśnie działa nasza aura. Wielu osobom wydaje się, że bycie osobą magnetyczną ma wiele wspólnego z wyglądem, a tak naprawdę nie ma wiele wspólnego z wyglądem. Będę o tym jeszcze mówić w dalszej części filmu. Natomiast tak jak powiedziałam, w większości ma to dużo wspólnego z naszą aurą. Natomiast nasza aura jest to inaczej projekcja naszego stanu wewnętrznego, także tego, co się dzieje w środku naszego organizmu. Tym lepszymi wibracjami oraz energią będziesz emanować, im bardziej szczęśliwe życie prowadzisz. W moich filmach często mówię Wam na temat wysokich wibracji i czynności, które te wibracje wymagają, oraz na temat niskich wibracji. Więc jeżeli Ty będziesz emanować takimi emocjami jak szczęście, radość, spokój, to wtedy będziesz miała to swoje pole energetyczne silne, wysoką energię, wysokie wibracje. I wówczas będziesz to samo do swojego życia przyciągać, dlatego że my przyciągamy do swojego życia to, czym tak naprawdę jesteśmy. Także reasumując ten podpunkt, im bardziej szczęśliwe życie my prowadzimy, im bardziej my podążamy swoimi marzeniami, ze swoimi pasjami, im bardziej się realizujemy i im bardziej tak naprawdę dbamy o siebie, tym lepsza ta nasza aura będzie i tym bardziej magnetycznymi osobami będziemy. Także już na wstępie widzicie, że nie mówię tutaj o wyglądzie, dlatego że jest to kwestia zdecydowanie nie najważniejsza. Najważniejsza jest aura, jaką emanujemy, więc my musimy się skupić tak naprawdę na środku, na naszym środku, na naszej głowie, na naszym umyśle, o czym jeszcze będę mówić w dalszej części tego filmu. I teraz powiem bardzo ważną rzecz, a mianowicie jak działa magnes, bo dokładnie tak samo będzie działać bycie osobą magnetyczną. Tutaj od razu powiedzieć taki disclaimer, że to może się często kojarzyć z tym, że chcemy być osobą magnetyczną, żeby przyciągać wszystkich ludzi, żeby wszyscy do nas lgnęli. Ale my naprawdę nie powinniśmy tego chcieć. My nie chcemy przyciągać wszystkich ludzi. My chcemy przyciągać tylko osoby, które rezonują z naszą energią, które są dla nas odpowiednie i które wniosą do naszego życia wartość. Po to stajemy się osobami magnetycznymi. I teraz właśnie, jak działa magnes? Magnes nie tylko przyciąga silnie niektóre rzeczy, ale równie silnie on niektóre rzeczy będzie odpychać. I my dokładnie tak samo musimy funkcjonować jako kobieta magnetyczna. Natomiast jak to zrobić? Kluczem do tego jest bycie autentyczną. Często jest tak, że widzimy jakąś bardzo atrakcyjną kobietę i myślimy sobie, jaka ona jest piękna, jaka ona jest atrakcyjna, jaka ona jest magnetyczna, też chce taka być. I po prostu wszyscy na nią patrzą i wydaje nam się, że wszyscy na nią patrzą, dlatego że ona jest taka piękna, zadbana, wymalowana i tak dalej. Natomiast to w dużej mierze nie jest prawda, dlatego że, tak jak już wspomniałam na początku, ma to więcej wspólnego z tym, jaka ona jest w środku, co ona robi ze swoim życiem, jak ona funkcjonuje, czym ona emanuje. A mówię o tym znowu, żebyście zrozumiały mnie dobrze, że możemy być magnetycznymi kobietami na różne sposoby. Najbardziej magnetycznymi kobietami będziemy, nie naśladując te kobiety, które nam się wydaje, że są magnetyczne, które nam się podobają, które są dla nas atrakcyjne, tylko gdy my zaczniemy naprawdę podkreślać to,
jakie my jesteśmy w środku i emanować jeszcze bardziej tymi naszymi wewnętrznymi cechami, wewnętrznymi zaletami i podkreślać to, co my mamy w sobie najlepszego, zarówno jeśli chodzi o nasze wnętrze, jak i jeśli chodzi o nasz wygląd. Nie ma jakby jednego przepisu na to, żeby być kobietą magnetyczną. Grunt to bycie sobą, bycie autentyczną wersją siebie, ale bycie najlepszą wersją siebie z tych wszystkich możliwych. Na przykład możecie być magnetyczną kobietą w taki sposób zmysłowy, sensualny, tajemniczy, wiecie, tak zwana femme fatale. Na przykład mi zawsze bliżej było do tej wersji kobiety magnetycznej, ale równie dobrze możecie być, mieć takie cechy w sobie, tak, które emanujecie i które teraz jeszcze bardziej chcecie z siebie wydobyć, być kobietą ciepłą, radosną, szczęśliwą, zarażającą uśmiechem. Więc naprawdę można tą magnetyczność odbierać, rozumieć na różne sposoby, grunt, żebyście to wy czuły się w tym dobrze, komfortowo, żebyście były sobą i wówczas to będzie prawdziwe, bo bycie kobietą magnetyczną nie może być udawane, jakby wy już to macie w środku, wy tylko musicie to wydobyć na zewnątrz i nie bać się być tej swojej prawdziwej energii, a nie jest coś w stylu, że ja wam powiem, kobieta magnetyczna jest taka i taka i taka. Będę oczywiście za chwilę podawać wam różne cechy, które wzmagają tą magnetyczność. Natomiast nie ma określonego wzorca na bycie kobietą magnetyczną, ponieważ kobieta magnetyczna jest przede wszystkim sobą. Pomyślcie sobie o jakichkolwiek kobietach, które wy podziwiacie, czy nie wiem, nawet o aktorkach, o bohaterkach serialu, na przykład mojego ulubionego plotkara, czy Seks w Wielkim Mieście, wiecie, kultowe seriale. I tam są takie kobiety magnetyczne i te kobiety są magnetyczne na wiele różnych sposobów, także nie ma jednego przepisu, nie ma jednej receptury, wy to po prostu musicie w sobie odkryć. Magnetyczna aura, a więc magnetyczny umysł, to klucz do bycia kobietą magnetyczną. A żeby to osiągnąć, musimy zacząć emanować tymi wysokimi wibracjami, tak jak już wspominałam. Żeby zacząć emanować wysokimi wibracjami, musimy wykonać pracę nad sobą. Bardzo dużo na temat wibracji, pracy nad sobą, rozwoju osobistego jest już zawarte w filmach na moim kanale, więc tutaj pokrótce powiem wam o tym, w jaki sposób to zrobić. Głównie chodzi tutaj o wykonanie tej wewnętrznej pracy nad sobą, czyli o akceptację siebie, takiej głębokiej, prawdziwej akceptacji płynącej z wnętrza, o pokochaniu siebie, o akceptacji też przede wszystkim swoich słabości. To też bardzo wpływa na ten magnetyzm, gdy my mamy świadomość swoich zalet, a także swoich wad. Wybaczenie sobie wszystkich błędów, które popełniłyśmy i często my sobie je wypominamy. Tak samo wybaczenie innym ludziom krzywd, które nam zrobili, a także przepracowanie traum, które mogą naprawdę głęboko w nas siedzieć. Traum z dzieciństwa, traum z życia dorosłego. Tak jak mówiłam, o tym wszystkim mówię w swoich filmach. Każdy z tych tematów jest bardzo rozległy, ale jeżeli chcecie być kobietą magnetyczną, mieć ten magnetyczny umysł, przyciągać innych i emanować tą wysoką energią, to są takie podstawy, nad którymi wy musicie popracować, bo naprawdę to są rzeczy, które wydaje nam się tkwią gdzieś głęboko w nas, natomiast one bardzo głęboko wpływają na to, jaką energią, tak jakie to pole energetyczne, jaka aura nas otacza, a więc bezpośrednio na temat, którym my się zajmujemy. Także polecam wam zająć się właśnie tymi korzeniami, o których tutaj wspominam. I tak naprawdę im bardziej ty zaczniesz o siebie dbać, tym bardziej magnetyczną kobietą się staniesz. Dlatego, że te kobiety, które przyciągają naszą uwagę, są atrakcyjne, nie są takie dlatego, że tak się urodziły, tylko dlatego, że włożyły wysiłek w to, żeby tak wyglądać i one codziennie wkładają w to wysiłek. I to po prostu jest zauważane, ta praca, ten wysiłek, który one nad sobą wykonują, nie tylko nad swoim wyglądem, ale także nad swoim umysłem, więc musisz zacząć świadomie dbać o siebie i co najważniejsze, robić to z przyjemnością, a nie z poczucia przymusu, bo ja chcę być atrakcyjna, bo ja chcę być magnetyczna, tylko to naprawdę powinno sprawiać ci przyjemność dbania o siebie. Co naprawdę ma znaczenie, to jest zmiana swojego stanu umysłu z wszystko jest do dupy na wszystko jest piękne. Dlatego, że my przyciągamy to, czym jesteśmy, jak już powiedziałam, i innych będzie do nas przyciągać właśnie ta pozytywna energia i to, jak my sprawiamy, że inne osoby się czują. Dlatego właśnie tak ważne jest nasze
podejście do życia, to jak my codziennie cieszymy się tymi drobnymi chwilami, jak my je celebrujemy, to nasze nastawienie. Jak być wewnętrznie atrakcyjnym? Aby być wewnętrznie atrakcyjnym, musimy być interesujący. A żeby być interesujący, musimy mieć różne tematy do rozmów. A żeby mieć różne tematy do rozmów, to my musimy się czymś interesować i zgłębiać wiedzę na ten temat. Także liczy się tutaj posiadanie różnych zainteresowań, posiadanie pasji. Bycie kobietą magnetyczną, a to rozumiem w taki sposób, że to jest bycie najbardziej intensywną wersją siebie i najbardziej pasjonującą wersją siebie. Ta właśnie pasja, ta energia, ta intensywność, to jest coś, co będzie sprawiać, że my będziemy wyciągać odpowiednich ludzi, że ludzie będą do nas lgnąć. Dlatego, że każdy chce takiej energii w swoim życiu. Każdy chce troszeczkę tej energii dla siebie i to właśnie sprawia, że osoby są magnetyczne, że kobieta jest magnetyczna i przyciąga innych do siebie, że jest wewnętrznie atrakcyjna, ponieważ ją wiele rzeczy w życiu napędza. Ona żyje z pasją, ona żyje intensywnie. Jak już gdzieś jesteście w towarzystwie, to również ogromne znaczenie ma język ciała. Jeżeli my chcemy być postrzegane jako kobiety magnetyczne, przyciągające, to nie możemy siedzieć w taki sposób, wiecie, skulone ramiona, skrzyżowane ramiona, dlatego że to jest odbierane jako taka postawa defensywna, postawa obronna, nie podchodź. Więc liczy się ten język ciała i to, żeby ta postawa była otwarta, żebyśmy my były wyprostowane, żeby nasze ramiona były, wiecie, do tyłu wysunięte, nieskrzyżowane, no tak samo nogi, również nogi, jeżeli nam na to strój pozwala, nieskrzyżowane za bardzo. Ważna jest żywa gestykulacja, tak jak ja do Was gestykuluję, gdy mówię, żebyście były odbierane jako bycie zainteresowane tematem, zainteresowane, szczerze zainteresowane innymi ludźmi i tym, co oni chcą Wam przekazać, co oni chcą Wam powiedzieć. Bądź w tych sytuacjach towarzyskich obecna całym swoim sercem. Ludzie naprawdę to widzą, jeżeli ty jesteś obecna. Kobiety, które są magnetyczne, nie są, wiecie, nie siedzą w telefonie, nie są zajęte przeglądaniem różnego rodzaju rzeczami, tylko one naprawdę nawiązują ten kontakt wzrokowy z drugą osobą, są żywo w tej chwili obecne i żywo zainteresowane tematem, o którym rozmawiają. Tak, bycie atrakcyjną zewnętrznie również ma znaczenie w byciu kobietą magnetyczną. Na początku tak Wam, wiecie, mówiłam, że umysł, głowa, aura, energia, o tak, to jest najważniejsze, natomiast no cóż, nie będziecie magnetyczne, jeżeli nie przyłożycie uwagi do swojego wyglądu, to jest oczywiste. I nie mam tutaj na myśli zdecydowanie godzin spędzonych przed lustrem, wiecie, perfekcyjna fryzura, makijaż. Nie, naprawdę w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o ten wysiłek, który Wy wkładacie w te codzienne, drobne nawyki, w dbanie o siebie. Wiecie, podstawa to jest odpowiednie nawodnienie. Dbacie w ten sposób o to, żeby Wasza skóra dobrze wyglądała, czyli dbacie o siebie od środka. Ruch, odżywianie. Mam nadzieję, że Wam nie muszę mówić o takich podstawach. Chodzenie na spacery, ćwiczenia, jakie lubicie. Codzienne dotlenianie. I oczywiście podkreślanie swojej urody w taki sposób, jak lubicie, tak żebyście czuły się w tym dobrze, odpowiedni dobór stroju do Waszej sylwetki, do Waszych preferencji, to w czym się dobrze czujecie. To wszystko, dziewczyny, ma oczywiście znaczenie w byciu magnetyczną i atrakcyjną kobietą. Kobieta magnetyczna jest także kobietą tajemniczą. Bycie kobietą tajemniczą oznacza, że Wy nie gadacie bez przerwy o sobie, jak gdzieś pójdziecie. Dajcie tym osobom taką myśl zastanowienia się nad tym, co ona takiego w sobie ma, że emanuje czymś takim, czego ludzie nie mogą rozgryźć. Co ona porabia w wolnym czasie, czym ona się zajmuje, czym ona jest taka zajęta w swoim życiu. Sprawdźcie, żeby ludzie się nad tym zastanawiali. Nie opowiadajcie wszystkiego o sobie, nie zdradzajcie wszystkich swoich pikantnych szczegółów swojego życia, bo to nie ma nic wspólnego z byciem magnetyczną. I zwróćcie uwagę, że kobiety magnetycznie atrakcyjne zawsze otacza właśnie taki delikatny wianuszek tajemniczości.
Pewność siebie to jest oczywiście bardzo szeroki, bardzo rozległy temat, a ja nie będę się w niego zagłębiać dzisiaj, dlatego że nagrałam cały filmik na temat pewności siebie i tutaj Wam go podlinkuję. Koniecznie obejrzyjcie ten filmik, dlatego że kobieta medyczna oczywiście, że jest bardzo pewna siebie i ta pewność siebie wynika z jej wnętrza, wynika z głębokiej akceptacji, to jaką ona osobą jest. Ona zawsze wypowiada się z głębokim przekonaniem na temat tego, co ma do powiedzenia. I inni ludzie po prostu to bardzo odbierają jako bardzo atrakcyjną rzecz, bo oni również chcą być pewni siebie. I też pewne siebie osoby tak naprawdę będą w naturalny sposób lgnąć do także pewnych siebie i magnetycznych osób. Także koniecznie nad tym tematem musicie popracować. Tak jak już Wam wspominałam wcześniej, posiadanie swoich zainteresowań, rozwijanie ich jest magnetyczne, jest atrakcyjne i przyciągające. I tak samo wiedza na różnego rodzaju tematy i umiejętność opowiadania się na nie w towarzystwie będzie magnetyczna. Generalnie wiedza jest magnetyczna, atrakcyjna, przyciągająca, także warto mieć rozeznanie w różnego rodzaju tematach i również mieć właśnie takie tematy, na które Wy macie dużą wiedzę i potraficie się opowiadać, czyli macie dać tą pasję, która zaraża inne osoby i to właśnie będzie najbardziej magnetyczna rzecz w Was. Też bardzo polecam Wam obejrzenie mojego filmu o tym, jak być wartościową kobietą, dlatego że jest to temat bardzo powiązany z byciem kobietą magnetyczną, więc jeśli nie widziałyście, obejrzyjcie. I też chcę od razu tak już pod koniec zaznaczyć, że jeżeli Wy zaczniecie być tą kobietą magnetyczną, wejdziecie na wyższy poziom energii, będziecie wyżej wibrować, to nie zdziwcie się, że Wy tak naprawdę możecie zacząć przyciągać mniej ludzi, a szczególnie mam na myśli mniej mężczyzn. Ale to dobrze. Mam nadzieję, że nie przyszli tutaj po to, żeby przyciągać wszystkich ludzi i być lubiane przez wszystkie osoby, bo zdecydowanie tak być nie powinno. A dlaczego tak będzie? Dlaczego będzie przyciągać mniej osób, mniej mężczyzn? Dlatego, że wiecie, ci mężczyźni, którzy mają niskie wibracje, są na zupełnie innym poziomie energetycznym niż Wy, oni nie będą wiedzieli zupełnie, o co chodzi, natomiast oni będą podświadomie wyczuwać to, że Wy nie nadajecie na tych samych falach, oni tak to sobie będą tłumaczyć i bardzo dobrze, bo my właśnie chcemy działać jak taki magnes odpychający na tego rodzaju osoby, które emanują niską energią, niskimi wibracjami, szczególnie na mężczyzn. Nie chcemy na nich tracić czasu, więc bardzo dobrze, że to będzie działać w ten sposób. Także nie zdziwcie się, że to zainteresowanie pozornie może być mniejsze. Natomiast to zainteresowanie będziecie uzyskiwać od osób, które emanują równie wysoko jak Wy, więc uważam, że jest to ogromny plus, ponieważ w ten sposób znajdziecie w swoim życiu osoby, przyjaciół, mężczyzn, którzy wniosą nową jakość i wartość do Waszego życia. I myślę, że o to tak naprawdę nam wszystkim chodzi. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że wiele wartości wyniosłyście z niego tak jak zwykle. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie słowa wsparcia, wszystkie komentarze pozostawiane. Jak zawsze Was zapraszam do tej sekcji na dole, żeby dać mi opinię na temat tego filmu, napisać, co być może byście chciały jeszcze więcej zobaczyć na moim kanale. Będzie mi bardzo miło, na wszystkie komentarze odpisuję. Jeśli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, koniecznie subskrybujcie, bo tutaj będzie się pojawiać więcej filmów na temat rozwoju osobistego. Dajcie znać, czy wolicie może taki format, jak nagrywam, czy też lubicie taką wersję podcastową, bo też ostatnio wróciłam do nagrywania podcastów, ale niektóre z Was dały mi znać, że jednak wolicie, gdy mnie widzicie. Także też dajcie znać i jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Dziewczyny, trzymajcie się ciepło, pracujcie nad sobą, bądźcie szczęśliwe. Buziaki, do zobaczenia, do następnego filmu. Pa, pa!